Cześć, tu Karolina. Dzisiaj przychodzę do Was z takim małym holem zakupowym. Tutaj przede mną są zakupy z zielonych kotów. Z zielonych kotów zależało mi na tej paście modelującej. I nie wiem, po 10 zł była, więc bardzo tanie, ale nie wiem właśnie, czy nie będzie taka szarawa, bo tak przynajmniej na zdjęciu trochę wygląda. No, nie będę teraz otwierać, bo mi zeschnie szybciej. Kupiłam sobie takie kapuszony, bo bardzo mi się podobają właśnie, podklejone pod coś. To są chyba 3 cm. Tak, i taki powder, jak to jest, proszek, o, który w każdy płyn z akrylowym czymś tam dodatkiem najlepiej zamienia w pastę strukturalną. Więc pomyślałam, że fajnie, bo nawet właśnie gesso można z tym wymieszać może. Albo właśnie farby akrylowe, to wtedy praktycznie każdy kolor, z każdego koloru można mieć maskę, więc wzięłam na spróbowanie i taką foremkę do odcisków, takie narożniki. Już bardzo długo właśnie też poluję na taki stempel z napisami, więc w końcu sobie wzięłam z Kaisercrafta. Tak mi się chyba najbardziej podobał. Wzięłam takie papiery, ale w sumie ze względu bardziej na ten Magical Fall Studio Forte. Tu jest tylko napis. Na tą stronę to jest takie czarno-białe, właśnie fajne takie monochromatyczne kartki z takimi delikatnymi tylko właśnie akcentami, gdzie nigdzie. No i zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Myślałam właśnie, że z jednej strony czyli są takie deski, znaczy takie drewienka, słoiki, ślaczki, napoje jakieś, kubki, liście i grzybki. Myślałam, żeby podkleić kolorem, a na to właśnie dać ten taki czarno-biały. No, zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Są jeszcze takie napisy. Także to sobie wzięłam. Oczywiście dostałam gratis pełno. Takiego króliczka. Guziczek. Taki kabuszon też. Tutaj jest taki ładny króliczek. Do zawieszenia. I owieczkę. No i rączki handmade. Bardzo dziękuję za grafisty. Właśnie też sobie potem przypomniałam, że tam są też te magnesy z Meet for Casting i wzięłam sobie też właśnie może w końcu coś zrobię. Już nie mam siły po prostu do tego. Jak bardzo chcę robić rzeczy mediowe, a jak bardzo po prostu nie mam siły wieczorem. Taki kluczyk. Genialny to jest. Nawet jak zobaczyłam, niby pisały tam centymetry, ale dopiero jak zobaczyłam to fizycznie, to ucieszyłam się, że właśnie takie duże. Fajnie to wygląda, bardzo fajnie. I takie dwa trybiki i taki też kluczyk. Także to taki królik właśnie do mediowania, taśmę urywalną i takie ostatnie właśnie, nie wiem czy te dokładnie, czy jakieś takie podobne, pokazywała Agnieszka, Lady Scrapper, więc właśnie no, jak oglądam potem takie filmiki, to już mam wizję, jak to może wyglądać i jak z tym mogę zrobić. No a potem właśnie czeka na swoją kolej. Więc takie dwie, taki królik i takie
pędzelki jeszcze właśnie. Na którymś z filmików właśnie z YouTube Hopa widziałam, że któraś tam z dziewczyn polecała, że tym się fajnie wciera tą pastę strukturalną, więc zobaczymy. I właśnie też potem na sucho, jak się te dodatki robi, to ponoć takimi sztywnymi też tam dziewczyny mówiły, że najlepiej. Także zobaczymy właśnie. Po tym YouTube Hopie jestem też tak strasznie nakręcona, żeby po prostu coś zrobić. Takie fajne prace dziewczyny robią i się wydaje takie proste właśnie. I no właśnie, zobaczymy. I jeszcze mam rzeczy z Craft O'Clock. Wzięłam sobie te bazy, o których Iwona, tak, z Things to Love mówiła na kanale Craft O'Clock. No fajnie się zapowiada. Znaczy ja jeszcze nie oglądałam tego, w ogóle nawet nie wyjęłam nic z tych folii. Każdy jest osobno zapakowane. Tak to przychodzi. No i powiem wam, że właśnie nawet nie otwierałam ani jednego. Ani jednego papieru też nie otworzyłam. Wzięłam sobie tylko te dwa kolory, ponieważ ten taki biały z napisami się nie bardzo mi tak podoba. Widzicie, on jest taki matowy, w ogóle się nie odbija w nim światło, więc fajnie. I taki, no, faktura jest taka ciekawa. Taki śliski lekko. No, zobaczymy. Wypowiada się ciekawie. Szkoda, że są takie wąskie, bo czasami właśnie jak do tych małych albumów to fajne, ale jak są jakieś właśnie, nie wiem, 20 parę, czy to już będzie kiepsko właśnie, bo braknie tych centymetrów po prostu. I no właśnie dlatego wziąłam po dwa, żeby w razie czego sobie skleić. Dobra, mniej więcej włożymy resztę potem. Tak. I właśnie nie było też moich ukochanych taśm Tessa. I wzięłam też sobie taką, ona też jest chyba urywalna. I dlatego właśnie wzięłam tylko taśmę, brałam. I taką piankową, 2 mm. Sobie wzięłam. Sznureczki, bardzo je lubię. Więc wzięłam sobie, tylko takie kolory były. I cekiny. Też tylko to mnie się nie interesowały. I właśnie. No to są chyba gratisy. Dziękujemy za zakup. Fajne, bardzo miłe. Greenery, Holy Communion i ID. Także to są te karty. Faktycznie czuć się pod palcami te elementy złotawe. Są takie chrupowate. Bardzo fajne. No i właśnie wzięłam sobie praktycznie wszystkie te papiery, bo są świetne. Ja uwielbiam w ogóle zielony kolor, właśnie taki odcień, jest po prostu świetny. No i właśnie przede wszystkim bardzo uniwersalny, bo ja czasami zostawiam swoje kartki w sklepie takim. No i po prostu potem nie wiem, czy robić dla dziewczynki, czy dla chłopczyka więcej. I no jest to dla mnie wielki problem i dylemat. A tak to po prostu właśnie zrobię takie uniwersalne, no i to będzie po prostu genialne. I te dodatki właśnie też sobie wzięłam. Te uniwersalne, te białe, a nie te z kolorami. Żeby właśnie nie mieć potem problemu. Także jak tylko zobaczyłam filmik pokazowy z tymi nowymi kolekcjami, to od razu zamawiałam. Bo naprawdę są piękne i właśnie uniwersalne, tego mi było potrzeba. I pooglądam sobie chociaż parę z wami, ale to jest naprawdę, ta faktura jest super.
mają taki specyficzny zapach teraz przez to może trochę, ale fajne takie to pod palcami, aż chce się miziać. I to jest ta mała właśnie ślubna kolekcja. Takie serduszka. Nie wiem, czy to mieć zapalone, czy nie. Może tak. Tutaj jest taki damask, coś, ale ładne są, bardzo ładne. Takie kropeczki i te wianuszki. Te serduszko nie jest, ale tutaj to tutaj jest właśnie świecące, chropowate, no i deski z tyłu. Fajne to jest. To jest z tego, zaraz się to pogubię. No ale trudno. No i wzięłam sobie liście i wianki. Te liście mi się bardzo podobają. I nie wiem, czy wziąłam te większe zestawy, bo to są chyba różne. No i te wianuszki. I liście. Tu do wycięcia. Tego też jeszcze nie miałam. Są po dwa odcienie z każdego. Tu są też takie długie i tutaj. No, lubię te liście właśnie z tych kolekcji. Nie wiem czemu, ale bardzo mi się podobają. Tutaj tak to wygląda. Także tak. No, tu jest skrzynia z czarem i chodzi. Te małe tylko tam pooglądam, bo jestem bardzo ciekawa. Chociaż te większe są bardziej takie spektakularne może. Tu jest jeszcze. Ale tutaj są, jest więcej wzorów w tych małych kolekcjach, co też mi się właśnie podoba. Super, jest ten zielony po prostu. Taki mech. Śmieszne, ale fajne. Tak, nie wiem, czy wy widzicie, bo w sumie patrzę poza telefonem na tym. No ale... Ale fajny ten zielony jest super. Nie wiem, czy widać tu. Jeszcze raz nie zobaczę. Tak, tutaj jest taki stary jakby. To też jest taki cudowny test. No i to. Ten wianuszek taki. Bardzo fajny. I... I komunia. Tutaj. O, a tu są inne. O, czat. Fajne. Fajne, fajne. Fajne. Znaczy mam taki pomysł, żeby zrobić kartki i takie małe albumiki też na komunię, ale... Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Oczywiście, bo moje plany planami, a potem właśnie jest jak jest. Jeszcze czekam na jedną paczkę i pewnie dogram filmik. To do zobaczenia za chwilę. Jeszcze są te ekstrasy, tutaj właśnie zapomniałam. Tu też może ktoś by chciał zobaczyć jakoś lepiej z bliska czy coś. Bardzo fajne to jest. Ja bym to cały czas miziała. Ekstra to jest. Tutaj są na komunie.
A to jest do ogólnej kolekcji. Tu jest komunia. Tutaj też jest komunia. Tak, a tutaj jest I do, czyli ślub. To są takie obrączki. Te obrączki też są takie lekko właśnie złocone. Te kokardki też. Czuć pod palcem, że są. Tutaj są takie świetne też. I tak, tutaj jest para młoda. Także tak jeszcze to wam pokażę. Druga część zakupów są z Lemoncrafta. I tutaj kupiłam sobie takie paski tych dodatków. Nawet nie wiem, z jakich to jest kolekcji, po prostu mi się podobały i jako takie dodatki. Tutaj chodziło mi o te napisy, te miesiące. I tutaj taki szabiszik i taki do albumu, który ciągle robię i nie mogę go skończyć, bo ciągle mi brakuje do niego dodatków. O, tu jest otwarte, więc go mogę pokazać. Też nie wiem, czy to w sumie wykorzystam, no ale tutaj na przykład te notatki miejsca są bardzo fajne, więc może coś tam się uda. O, no fajne są, dobra. Takie, a tu też są otwarte? A to też wam pokażę. Tak. O, i tutaj też właśnie o te miejsca na notatki mi chodziło, że są takie super. Mogą sobie wziąć więcej. To jest fajne. Tak. Wzięłam tam sobie też kropelki. Od razu sobie wypróbowałam i wam już pokazuję gotowe. Tutaj jest ten 3D żel z brokatem srebrny. On się tak. On no, jest po prostu samo sreberko. Tutaj tak samo. Więc to jest to. Taki miętowy. Fajny. No chciałam właśnie takie kolorowe ogólnie, żeby mieć je różne, bo to jest takie zawsze zdobi mi się wydaje pracę i fajnie wygląda. Róża angielska i fioletowy właśnie, tylko ten fioletowy mi zostawia takie grudki. Nie wiem, niby go wstrząsnęłam i no ale takie widać było też, jak wychodziło, że są takie ten żółty, cytryna, jesienne liście, tak? I tutaj tak samo właśnie. Są takie. O, są takie grudki. Nie wiem, czy to widzicie, to widać to trochę. No i nie wiem. Może i po prostu trzeba więcej wymieszać albo coś, nie wiem. Tutaj jest malina, też jest dosyć fajny. Trochę przekłamany ten świat. Trochę lepiej. Tak. I lawendowy. Tak. I kupiłam sobie też takie dwa. Lodowy niebieski. Tutaj tam on jest takim brokatem, on jest fajny. I one mają zupełnie inne konsystencje. One są bardziej właśnie jak nuvo te. A te są takie bardzo rzadkie. I no, nie wiem. A to jest zorza polarna. Też jest bardzo fajny. Super to wygląda. Także robię sobie teraz z tymi kropelkami, tak? To widziałam u Eli z Magic. Eli z Magic Place. Ona zrobiła na papierze kuchennym, znaczy tym do pieczenia. Tylko mi się falował i. No i nie fajnie to wyglądało. I pomyślałam, że na takiej folii. No i po prostu to odrywam. I tu mam
trochę porobionych, tych co miałam. I tak samo sobie pomyślałam o tych, że tak samo zrobię, bo no one nie zawsze fajnie wychodzą, tak jak tutaj widać. Na przykład z pęcherzykiem powietrza tutaj jest. Albo właśnie te grudki. Więc dla pewności jest właśnie zrobić sobie gdzieś obok i po prostu doklejać do pracy. Myślę, że to jest fajna opcja. Więc sobie też tak zrobiłam. I dokupiłam sobie farbek. Tu jest ta biała. Shabby Blue. Bo mam tu właśnie shabby różowy, też właśnie shabby i no a tutaj jest właśnie ten co mam, on jest taki turkusowy. I teraz bardziej realny kolor. No, ale no on jest taki bardziej turkusowy i chciałam niebieski. Więc sobie kupiłam i z tego pomyślałam, że fajne listki będzie. No jak na przykład na biało wytnę listki i pomaluję tym i tak jakby się mieniły gdzieś do jakichś ślubnych prac czy coś takiego. Zobaczymy, wypróbuję. Także to są media, które kupiłam. Tu kupiłam sobie do kolekcji do Summer Blue. Dwa te arkusze dodatków. I takie do wycięcia na kartki sobie po prostu kupiłam dla chłopca. No jest najwięcej w rodzinie chłopców, więc... Tak, i takie dinozaury. I taki... To pomyślałam bardziej pod Wielkanoc. Było w promocji, więc sobie wzięłam. Wydaje mi się, że powinny być dwa, no ale może nie było. Taką maskę z pękania z fabryki dekoru i foamiran. Ekri, żółty, szary i taki różowy, pudrowy. Tak właśnie. No ten żółty właśnie pod święta też myślałam. I to by było tyle na razie. No. Więcej chyba zakupów na razie nie przewiduję. Także do zobaczenia. Mam nadzieję z gotowym już projektem. Na razie, dzięki. Pa!